sobotę 5 marca w Połajewie odbyły się po raz 16 samorządowe mistrzostwa powiatu czankowsko-trzcianeckiego w halowej piłce nożnej. W zmaganiach udział wzięło 7 drużyn, starostwo powiatowe w Czankowie, gminy Lubasz, Czanków, Wieleń, Połajewo i Drawsko oraz miasto Czanków. Ekipy rozegrały pojedynek raz 10 minut z systemem każdy z każdym. Samorządowcy Tadeusz Teterus, starosta czankowsko-trzcianecki i Jacek Klimaszewski, wicestarosta, którzy na co dzień zarządzają naszym powiatem, tym razem wcielili się w rolę trenerów ekipy starostwa powiatowego. Okazało się, że nie brakowało emocji i stosowania taktycznych rozwiązań na kolejne pojedynki. Trener musi być nie tylko takim dobrym duchem, ale również i mózgiem zespołu. Musi poukładać to wszystko, co dzieje się na boisku, a czasami jak nie idzie, to zrobić roszady na tym boisku, żeby zaczęła drużyna żyć. Tak to się dzieje w życiu, a także i na boisku, w sporcie. Mówi się, że nie najważniejszy jest wynik, ale tak naprawdę na meczu ten wynik jest też ważny. Natomiast na pewno ważne jest jedno, żeby obyło się to bez kontuzji. Zawodnicy, którzy przybyli na turniej, nie kryli, że takie zawody to najlepszy sposób na integrację samorządów gminnych z powiatem czankowsko-trzcianeckim. Każda współpraca daje dobre efekty, dobre plusy, dobre wyniki w każdym dziale tutaj naszych działań. Myślę, że to widać też później, prawda, w różnych inicjatywach, tak, które razem z gminami powiat organizuje czy wykonuje. Oczywiście, że warto brać w takich typu imprezach. Jesteśmy tu po 2 latach nieobecności. Impreza zawsze wzorowo zorganizowana. Cieszymy się, że będziemy mogli brać może i w przyszłości udział. Gmina Wieleń zakupiła nam nowe stroje, także dziękujemy panu burmistrzowi za to. I myślę, że impreza do końca będzie przebiegać w duchu walki i powiedzmy sobie takiego zdrowej rywalizacji. Na pewno dla własnego zdrowia. Jak widać, atmosfera jest bardzo miła, nikt nie foluje jakoś tam złośliwie. Chłopacy z innych drużyn są wyrozumiali. Troszeczkę trzeba się poruszać. No, jesteśmy w takim wieku, że kilogramy zaczynają troszeczkę doskwierać. Praca codzienna w samorządzie to też taka fotelowa, mówiąc kolokwialnie, a zatem taki ruch jest wskazany dla nas. Jest to ogromna przyjemność, także możliwość spotkania z kolegami z innych samorządów, możliwość zabawy, możliwość zrobienia fajnego kiwnięcia kolegi przeciwnika, pośmianie się wspólnego, a później miłego wspólnego spędzenia czasu na zakończenie tej imprezy. Byli jednak i tacy zawodnicy, którzy z ciężkim sercem ogrywali swoich kolegów z gminy, w której mieszkają na co dzień, a sami są samorządowcami w powiecie czankowsko-trzcianeckim. Choćby członek zarządu powiatu Janusz Rajek, który nie cieszył się z wygranej z gminą Połajewo. Emocje wielkie, jak się okazało, tutaj mecz gminy Połajewo z powiatem, jak widzieliśmy, ostatnia sekunda bramka, wielkie emocje. Widać, że współzawodnictwo jest wielkie. Umiejętności obu drużyn myślę, że było widać i to na podobnym poziomie. Niestety, czy stety, patrząc na powiat, nam się poszczęściło. Po 6 godzinach zmagań wyłoniono 3 najlepsze zespoły. Miejsce trzecie zajęli gospodarze turnieju gmina Połajewo. Miejsce drugie przypadło ekipie starostwa powiatowego, którzy przegrali tylko jeden mecz, zaś zwycięzcą z 1 remisem i 5 zwycięstwami została drużyna z gminy Drawsko. Najlepszym strzelcem turnieju został Szymon Matuszczak, a najlepszym bramkarzem Bartosz Soboń, obaj z gminy Drawsko. Kolejna okazja do rewanżu możliwa będzie już za rok.